Akademia w zakresie mobilności jest aktywna od wielu, wielu lat. Corocznie wyjeżdża w celu studiowania około 6 osób. Przyjeżdża do nas podobna liczba studentów. Również około 6 osób wyjeżdża na praktyki. No i podobne liczby dotyczą prowadzących i administracji. To jest bardzo cenne doświadczenie. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Poznanie innego środowiska, zafunkcjonowanie w innym środowisku, poznanie innych metod pracy, innych ludzi, no jest bezcenne. Zdecydowanie jestem przekonany, że później to procentuje w dalszych studiach i w dalszej pracy. Człowiek wraca i patrzy na to wszystko, co się dzieje z zupełnie innej perspektywy. Ja uczestniczyłam w Erasmusie w Hiszpanii, a dokładnie w Walencji. Wyjechałam tam na jeden semestr, czyli mniej więcej pół roku. I było to bardzo ciekawe doświadczenie. Poznałam totalnie inny system edukacji. Mogłam się zmierzyć też z po prostu byciem tam sama i liczeniem na siebie. Poznałam też inne ścieżki tak naprawdę tego, co studiuję tutaj w Katowicach na co dzień i dało mi też w ogóle takie doświadczenie i świadomość, że to, co studiuję, może wyglądać też totalnie inaczej i że tak naprawdę mam wybór i mogę się zastanowić i zobaczyć, co lepiej pasuje do moich preferencji. Zasadniczo jest to zderzenie, duże zderzenie właśnie z rzeczywistością inną niż ta polska, bo rzeczywiście jakby uczelnia i zasady, które na niej panują, są diametralnie różne. No więc powiedziałbym, że to rzeczywiście jest ważne, żeby poznawać różne kultury i sam mam wielu znajomych, których tam poznałem i dalej utrzymuję z nimi kontakt, więc to też jest ważne, żeby zbierać te kontakty i właśnie rozszerzać tą naszą świadomość na też inne miejsca. W kontekście mobilności i współpracy międzynarodowej na pewno warto wspomnieć o miejscu, w którym jesteśmy. To jest Laboratorium Obrazu Ruchomego Interakcji, w którym też mieści się Tauron Lab, będący Laboratorium Nowych Mediów. Czyli tutaj udało się nam dopełnić obszar związany z obrazem ruchomym, takim środowiskiem dźwiękowym no, z najwyższej półki. Tutaj dzięki współpracy z Soundscape jest to możliwe. Ten system imersji dźwięku, zupełnie niespotykany, jest czymś, co kusi i pozwala nam zapraszać no, najlepszych artystów zajmujących się tym obszarem. Muszę powiedzieć, że to jest przygoda. Znaczy studia w akademii generalnie są przygodą. Cały ten bagaż czy możliwości, które za tym idą, czyli no właśnie wyjazdy, czy studia w ramach Erasmusa, czy udział w projektach, tylko ten program wzbogacają i powodują, że mają okazję doświadczyć no, czegoś niezwykle ciekawego. Z mojej perspektywy jest to niezwykle kuszące.